Komentarz dnia. Grzegorz Waguna z Wirtualnej Polski i Superstacji. Dzień dobry, witam. Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej i Telewizji Republika. Witam serdecznie. A zatem dobra wiadomość chyba dla wszystkich maturzystów. Matury się jednak odbędą, chociaż do 15.15 jeszcze cień niepewności był. Co dalej? Potem wystąpił premier Mateusz Morawiecki i powiedział, że będzie projekt nowelizacji ustawy oświatowej. Przyzwyczailiśmy się chyba do tego, że rząd potrafi obchodzić takie problemy i potrafi obchodzić protesty. I ja widzę to właśnie w taki sposób, że znaleziono szybką drogę prawną, wprowadzenie szybkiej ustawy, która pozwoli na takie... Będzie tak zwana szybka ścieżka legislacyjna. I do tego też się przyzwyczailiśmy. To oczywiście budzi pewne pytania, wątpliwości o jakość takiego prawa, no ale pozwoli to obejść protest i to akurat rządowi Prawa i Sprawiedliwości zawsze dobrze wychodziło. Szybkie obchodzenie protestów, wyminięcie tych przeszkód, no i wygląda na to, że nauczyciele, ci, którzy strajkują, chyba pozostaną z niczym, to znaczy matury się odbędą. Ostatnia karta w ich rękawie, którą mogli walczyć jakoś z rządem, zostaje im z tej ręki wytrącona i tak naprawdę pokazuje to chyba, że jednak ten protest zbyt długo trwał, zbyt długo próbowano go przeciągać, bo negocjacje mają sens i można ostro negocjować, ale do momentu, jak jest czym negocjować i do pewnego momentu, kiedy jeszcze nie rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne, nie rozpoczęły się matury, można było rozmawiać, a teraz już chyba jest za późno. Tomasz Sakiewicz. No państwo przestało być teoretyczne i wzięło odpowiedzialność za swoich obywateli, a tymi obywatelami najmłodszymi są dzisiaj maturzyści. I to był taki trochę egzamin z dojrzałości państwa, z tego, co się może wydarzyć wobec tych, którzy się uczą tego państwa. Że jednak władza to nie jest tylko czerpanie z profitów, to jest też wzięcie odpowiedzialności, nawet w tak trudnej sytuacji, jaką są matury, kiedy no, nauczyciele tej odpowiedzialności, przynajmniej część tych nauczycieli, nie chce ponieść. Ja myślę, że dzisiaj nauczyciele stracili bardzo dużo. Znaczy, że ten etos, który próbowano jeszcze mówić, że istnieje, no, rozsypał się i to jest wielka klęska tego zawodu i to jest wielka klęska. No ale to, że nauczyciele domagają się podwyżki płac i podwyżki pensji, a to im się należy, również to przedstawiciele rządu podkreślają, że zasługują na większe pieniądze. To źle, że protestują? Zasługują, ale może no też za różną pracę i za różne zaangażowanie w tą pracę. To jest na osobną dyskusję, jak trzeba, to o tym powiem. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że pacjent umiera, bo lekarz zasługuje na większe pieniądze. W Polsce lekarze bardzo długo źle zarabiali i do dzisiaj nie zarabiają nie najlepiej. I w związku z tym odejdą od respiratorów, odmówią operacji ratujących życie. Matura to może nie jest operacja ratująca życie, ale decyduje o życiu człowieka. Istotne. I nie wolno było narażać tego momentu życia i brać go w zakładnika. Można było zrobić bardzo wiele. Poza tym, dlaczego wybrano moment dotkliwy dla uczniów, a nie dla polityków? Przecież mogli to zrobić przed wyborami do parlamentu, kiedy rzeczywiście można było więcej ugrać. Zdecydowali się wtedy, kiedy najbardziej boli, czyli najbardziej boli uczniów. A teraz wracając do tych wynagrodzeń. No, mówi się, że nauczyciele pracują po pracy. Jedni pracują, drudzy nie pracują. Znamy bardzo różnych nauczycieli, a Polska jest jedynym krajem, w którym dzieci w podstawówce biorą korepetycje. Jedynym chyba w Europie, jeżeli nie na świecie. To jest w ogóle fenomen. Fenomen. Dlaczego biorą? Bo za mało czasu poświęca się im w szkole. Bo dzieci są niedouczone w szkole. Bo przerzuca albo się ciężar. Czy nauczyciele mają za duże wymagania w stosunku do tych uczniów? W takim czasie pracy na pewno. Bo gdyby ten sam materiał rozłożyć na większą ilość nauki, to pewnie by dało radę. Tyle tylko, że nie wtedy, kiedy w pensum jest 18 godzin. Gdyby nauczyciel pracował 40 godzin w tygodniu, zarabiałby tyle, co podsekretarz stanu. Tylko nauczyciele właśnie o tych godzinach nie chcą rozmawiać i chyba to było ich błędem, bo trzeba było po prostu te negocjacje skutecznie przeprowadzić. Nie było to prawda, nie ma wyborów do parlamentu, są wybory do Parlamentu Europejskiego z punktu widzenia wszystkich partii politycznych zdecydowanie mniej ważne, ale te egzaminy, które się odbywały, to była taka karta przetargowa. Było zagrożenie, że egzaminy się nie odbędą. Dobry negocjator by trzymał te negocjacje do ostatniego momentu i wtedy coś zaproponował. Myślę o nauczycielach, myślę o ZNP. Zaproponował, podwyższymy nasze pensum, podwyższymy liczbę godzin, którą pracujemy, zmienimy kartę nauczyciela albo zlikwidujemy ją. W takim momencie, jeśli pojawi
pojawiłaby się taka propozycja, można było te negocjacje wygrać i większą podwyżkę dostać. A się nie udało. Rząd znowu zastosował tą samą taktykę, co z protestem niepełnosprawnych. Taką samą też po części taktykę, jak z sędziami, czyli przeczekać, ustawą obejść problemy, no tak, pan mówi, i poczekać, aż strajk się skończy. Do tego, w jaki sposób reaguje rząd na protesty, wprowadzając chociażby, czy stosując szybką ścieżkę legislacyjną, ale w tym konkretnym przypadku. Matury już tuż, tuż. Co miał zrobić rząd, żeby maturzyści jednak mogli do tych egzaminów przystąpić? Nie mógł czekać przecież. Chyba to była jedyna droga, chociaż widać, że wśród nauczycieli też jest rozłam. Z różnych miejsc w Polsce pojawiają się sygnały, że część szkół będzie jednak te matury organizowała i że uczniowie będą klasyfikowani, a część cały czas trwa przy strajku. Ale tu też już widać rozłam. No, pokazuje to, że chyba jednak ten protest upadnie. Może jeszcze nie teraz, może nie za kilka dni albo za tydzień, ale w końcu niestety będzie musiał się skończyć. Tylko, że to nie jest tak, że rząd wygrał, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało i jest doskonała sytuacja. Nie, bo to jest kolejna grupa zawodowa, kilkuset tysięczna, która będzie niestety zrażona, niestety dla rządu, zrażona do niego i zrażona do partii rządzącej. Będzie uważała, że została zignorowana, upokorzona i być może jest w tym ziarno prawdy. I to niestety może się okazać, że przy wyborach będzie kluczowe. Wpłynie na to, kto będzie miał tę większość rządzącą już na jesieni. Media największą uwagę skupiły na najpierw gimnazjalistach, którzy pisali egzamin gimnazjalny, który się odbył, na ósmoklasistach, którzy pisali egzamin czy test ósmoklasisty. Te testy też się, egzaminy odbyły. Teraz odbędą się matury. No ale przecież część szkół strajkuje. Co z tymi uczniami, którzy akurat są poza tymi testami, poza gimnazjami? Oni też nie wiedzą, czy będą i na jakich zasadach będą mogli na przykład poprawiać stopnie przed zakończeniem roku szkolnego. Kiedy de facto ten rok szkolny się skończy i co z wakacjami? Czy będą krótsze, dłuższe? No teraz się odbywa po prostu nauczanie domowe, które jest najlepszym z możliwych, zdaje się, form nauczania. To mówię trochę ironicznie, ale rzeczywiście no, nauczyciele przeprowadzają taki dowód, że może nie są najbardziej potrzebni w systemie nauczania i że państwo może ich obejść nawet nie mając specjalnych pracowników edukacji. To jest absurd, który pokazuje, jak bardzo jest zły system polskiej oświaty i trzeba go zmienić. To trzeba zmienić do podszewki. To po prostu nie może być tak dalej, że nauczyciel udaje, że pracuje, no my dobrze, udajemy, że uczniowie się uczą. Katalizatorem tych zmian koniecznych, pożądanych jest strajk nauczycieli. Trzeba może było o tym wcześniej pomyśleć. No można było, tylko że gdyby ruszyć katę nauczyciela, bo to jest ta główna przeszkoda w jakichkolwiek sensownych reformach, to strajk by wybuchł natychmiast. Pan Broniarz jest tym największym betonem, który uniemożliwia i zarówno sensowne podwyżki i reformy. To z okresu jego kariery wywodzi się taka, bo tak jak pan Broniarz jest produktem stanu wojennego, tak kata nauczyciela jest produktem stanu wojennego. Była formą przekupywania środowiska nauczycielskiego, żeby się nie dołączali do Solidarności. I efekty są, jak widzimy, opłakane. To do dzisiaj poziom nauczania z roku na rok spada. Nauczyciele są niezadowoleni, a my mamy poczucie, że płacimy nie wiadomo za co. Tylko tutaj z redaktorem Sakiewiczem nie mogę się zgodzić, bo nie ma znaczenia, kto jest liderem strajku, nawet jak to byłby nauczyciel praktykujący, mający lekcje, młody człowiek, nie ma to znaczenia, jak za kimś idzie kilkaset tysięcy ludzi, to ta osoba po prostu ma posłuch i ten posłuch bierze się przede wszystkim z problemów, które w oświacie występowały i występują i nie możemy tak do tego doprowadzić, żeby nauczyciele zostali tym strajkiem zupełnie upokorzeni. Ja nie wiem, ile jeszcze oni mają siły, bo i tak byłem zdziwiony, że tyle jej mają, bo nauczyciele to są przede wszystkim nauczycielki, to są kobiety, a strajk jednak w całej Polsce się odbywa, rozmawiamy o nim od tygodni. Nie wiem, ile mają siły, ale kiedyś ten strajk się jednak skończy i rząd powinien zadbać o to, żeby nie upokorzyć nauczycieli. To znaczy, żeby ta na przykład podwyżka, która przez Beatę Szydło była zaproponowana, cały czas była na stole. Może, żeby jeszcze za ten strajk próbować im przynajmniej jakiekolwiek pieniądze wypłacić, bo w ten sposób nie stracą tych ludzi. Są strony tego porozumienia i jak rozumiem, to porozumienie zostanie dotrzymane. Liczymy na to. Ja sobie nie wyobrażam, bo Solidarność zachowała się tutaj sensownie. Wywalczyła to, co było możliwe i przede wszystkim apelowała o to, żeby nie szkodzić uczniom. No, dzisiaj można było być dumnym z dziedzictwa Solidarności, bo Solidarność, stając po stronie nauczycieli, nie szkodziła tym, do których adresowany jest zawód nauczyciela. Warto spojrzeć w sondaże, bo jedne sondaże mówią o tym, że już strajk nauczycieli nie cieszy się
się poparciem i to jest jasne. Już nawet 60% osób w Polsce według sondaży uważa, że na czas matur strajk powinien być zawieszony, ale z drugiej strony, jeśli szuka się odpowiedzialnego za strajki i za te problemy, to na pierwszym miejscu pojawia się minister edukacji Anna Zalewska. Na drugim miejscu Sławomir Broniarz według takiego sondażu, który się pojawił. I na piątek w Sejmie ma być kolejna próba odwołania minister edukacji. I teraz właśnie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość stać na to, żeby poświęcić panią minister edukacji, bo to byłby naprawdę ruch już zamykający temat zupełnie. Pokazanie, że dobrze, ponosi ona jakoś przynajmniej częściowo odpowiedzialność za to, co się stało, plus ona tak naprawdę wprowadzała wymyśloną przez Prawo i Sprawiedliwość reformę edukacji, więc jej poświęcenie to by była pewnie wygrana rządu. W piątek na Stadionie Narodowym odbędzie się Oświatowy Okrągły Stół bez udziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, jak deklaruje Sławomir Broniarz, bo nie wie, czy dyskusja przy Okrągłym Stole dla oświaty nie będzie elementem czyjejś robionej za publiczne pieniądze kampanii do Europarlamentu. No, pan Broniarz się obawia, że nie będzie to jego kampania i to myślę, że to jest jego największy ból głowy. No myślę, że będzie, jego ludzie startowali do wyborów parlamentarnych i on w tej chwili walczy po pierwsze o szefa Związku ZNP, a po drugie prawdopodobnie o pozycję w przyszłej koalicji opozycyjnej, która dąży do władzy, a może o funkcję ministra oświaty w ewentualnym rządzie. I nie przeceniałbym tej sytuacji. Sytuacja wygląda tak, że pan Broniarz jest politykiem i zawsze nim był, a nauczycieli używał po prostu do swoich rozgrywek. Efekty są płakane. Solidarności Oświatowej też jest właściwie politykiem, bo jest radnym Prawa i Sprawiedliwości. Tyle tylko, że zachowuje się jak związkowiec. To jest ta różnica, bo to nie o to chodzi, żeby nie uczestniczyć w polityce, tylko jakie są cele. Jeżeli ktoś idzie, związkowiec idzie do polityki i używa tego do obrony interesów swoich ludzi, tych, których reprezentuje, to bardzo dobrze. Ale tu nie pan Broniarz użył związkowców, no i co oni z tego mają? Będą mieli za miesiąc niezapłacone poczucie klęski i gniew uczniów i nauczycieli. To im pan Broniarz załatwił. W mojej opinii nie ma czegoś takiego, czy ktoś się zachowuje jak związkowiec, czy nie jak związkowiec, bo nauczyciele przeprowadzili referendum, że chcą strajku, chcą w tym strajku tkwić i podejrzewam, nie jestem w siedzibie ZNP, nie siedzę tam, nie rozmawiam z nauczycielami, z zarządem ZNP, ale podejrzewam, że co chwilę jest spotkanie, czy strajk kontynuować, czy nie. Jutro, z tego co wiem, ma być następne takie spotkanie przed samym Okrągłym Stołem i będzie decyzja, co dalej ze strajkiem. Więc to nie jest Może się zamkną w szkole, nie wpuszczą uczniów, wtedy rzeczywiście matury się nie odbędą, zawiążą łańcuchami. Panie redaktorze, to nie jest tak, że Sławomir Broniarz sam podejmuje decyzję w tej sprawie. To podejmuje po prostu większość, która tam o tym decyduje. I ale ta większość jest już w tej chwili absolutną mniejszością. Ale ja podzielam to zdanie, że też nie wiem, dlaczego iść aż tak w zaparte, dlaczego nie brać udziału w rozmowie. Ten Okrągły Stół, no dobrze, może wygląda to dziwnie, bo to jest rozmowa na Stadionie Narodowym. Ale to mogli zaproponować inną formułę, ale nie zaproponowali niczego. Proponują Radę Dialogu Społecznego. No ja wyobrażam sobie, że im taka formuła rozmów może nie odpowiadać, tylko mówię w całości, ja się zgadzam, że nie rozumiem, czemu iść tak ostro, czemu tak mocno poszli, ale to jest decyzja nauczycieli jakiejś większości, która tak o tym zdecydowała. Okrągły Stół w piątek, będziemy jeszcze oczywiście to komentować, natomiast to już na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania. Myślę, że tutaj sporów nie będzie. Komisja Europejska zadowolona z podpisania umowy na dofinansowanie rozbudowy gazoportu w Polsce. Dzisiaj uroczystość po godzinie 12 miała miejsce z udziałem premiera i prezydenta. Kolejny krok do zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Mamy taką nadzieję, że w takim kierunku to cały czas zmierza. My musimy chyba już na, nie wiem, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, ale zapomnieć o tym, że jakaś zdrowa współpraca z Rosją będzie funkcjonowała i że z tamtej strony możemy czegokolwiek oczekiwać. W każdym momencie, jak pokazała historia nie tylko Polski, także Ukrainy, dostawy się mogą skończyć, trzeba szukać alternatywnych źródeł. Dobrze, że o tym myślimy i dobrze, że byłoby, żeby cały czas też inwestować, powiększać możliwości Polski w zakresie importu gazu, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych źródeł. Polska musi mieć nie tylko alternatywne dostawy gazu, ale może stać się hubem, który obsługuje Ukrainę i Węgry i Czechy i wiele innych państw w gaz skroplony. Przez Polskę przebiega dosyć dużo połączeń, które mogą spowodować, że odwrócimy kierunek eksportu i dzięki temu Polska zacznie zarabiać na tym poważne pieniądze, czego najbardziej boją się oczywiście Rosjanie. Dziękuję bardzo. Grzegorz Łaguna, Wirtualna Polska i Superstacja. Dziękuję oraz bardzo. Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska i Telewizja Republika. Był to komentarz dnia.